wiecie, co jest w ogóle śmieszne? Że przy każdym wyraku jest osobny pracownik, którego pracą jest tylko i wyłącznie pokazywanie cały dzień palcem, o, tutaj jest, tyle. Siedzą tak cały dzień, gdzie jest wyrak? Tu. Następny turysta, gdzie jest wyrak? Tu. Mega. Jesteśmy już po śniadaniu, którego tym razem nie nagrałem. Wybieramy się dzisiaj w małą wycieczkę po wyspie Bohol, która przylega do Panglao. Tam jest parę fajnych miejsc, parę miejscówek instagramowych. Za chwilę się wiecie, o co chodzi. A my wsiadamy na skuter i jedziemy. Jedziemy skuterkami przez wyspę Bohol i dotarliśmy po drodze do tego przepięknego miejsca. Nazywa się to Man-Made Forest. Jest tak pięknie zasadzony las, który się tak ładnie zamyka wokół tej drogi. I powiem wam, że to nie tylko ładnie wygląda, ale bardzo wpływa na temperaturę. Wjechaliśmy w ten las i autentycznie jest on parę stopni zimniej. Powietrze stoi, zero wiatru. Tak się wilgotno zrobiło nawet, to jest... Ale dobra, jedziemy dalej, bo trzeba zwiedzać. No i dojechaliśmy do Sanktuarium Tarsierów, czyli po polsku wyraków. Idziemy sobie zobaczyć te małe zwierzątka. To jest takie, jak dla mnie, myszopodobne coś. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Wstęp jest tylko 60 peso, więc naprawdę cena spoko. Tak wyglądają wyraki w formie figurek. Zobaczymy, czy to się różni od tych prawdziwych, czy nie. Sympatyczne. Idziemy do środka. Mam już bilety za mnie i za Wojtasa, razem kosztowały 120. Tutaj zaraz damy panu, który kontroluje, czy pani. Zobaczymy, czy uda nam się zobaczyć tarsiery. One są w ogóle bardzo małe. Gdzieś takie. I podobno boją się strasznie głośnych dźwięków, będziemy musieli mówić bardzo cicho. Ale tu jest dzicz, jak w środku dżungli. Ścieżka taka wąska, dookoła wszędzie drzewa. Fajny klimacik nawet, podoba mi się. Nawet go nie widzę, jest taki, nie wiecie. Tutaj pod liściem jest taki długi, długi jakby kij. I na końcu są liście i pod nim siedzi jeden wyrak. Zobacz, pokaż im to, Wojtas. Ale to jest małe, to było trochę większe tylko niż moja pięść. Pięść jest taka, ten tarsier jest może taki? Bardzo malutki, nie spodziewałem się. W ogóle one są aktywne głównie w nocy, dlatego jak widzieliście, one tak śpią albo odpoczywają na jakiejś gałęzi i dopiero w nocy bardziej się ruszają. Niestety w nocy tu chyba nie można nawet przyjść. Nawet jak można, to kamera by nic nie zobaczyła w nocy. Ale pooglądamy sobie je w dzień. Mamy kolejnego wyraka. Zobaczcie, jak się tym razem schował pod liściami. Wiecie, co jest w ogóle śmieszne? Że przy każdym wyraku jest osobny pracownik, którego pracą jest tylko i wyłącznie pokazywanie cały dzień palcem. O, tutaj jest. Tyle. Siedzą tak cały dzień. Gdzie jest wyrak? Tu. Następny turysta. Gdzie jest wyrak? Tu. Mega. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o wyraki. Jest taka trasa w kółko, zajmuje to może 10 minut. Kosztuje za to niedrogo, więc moim zdaniem bardzo opłaca się tutaj przyjechać. Szczególnie, że to jest po drodze do innych atrakcji, które są na wyspie Bohol. Wstąpić, zobaczyć. Na polskie to ile kosztuje? 4 zł za wstęp, także nie ma co żałować pieniędzy. Ale oczywiście tradycyjnie jest ten trik dla turystów, że wychodząc musisz przejść przez co? Sklepik z szejkami i tutaj przez sklepik z pamiątkami, że a nuż coś kupisz. Sklepik jak sklepik, ale jest jedna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie kawę z luwaków. To są ziarna kawy zjedzone, przetrawione i wydalone przez luwaki. Tutaj mają kawę bardzo podobną, tylko z civetów jakichś. Podobne zwierzątko właśnie wygląda tak. I ono też podobno jest napisane tutaj, że wybiera tylko najlepsze ziarna kawy, które je. Więc jak już się to zwierzątko wydali te ziarna, mamy gwarancję, że to są tylko i wyłącznie najlepsze ziarna. I kawa będzie najpyszniejsza. Kosztuje to za taką paczuszkę 1200 peso, czy jakieś? Prawie 100 złotych. Prawie 100 złotych. Za taką małą paczuszkę. Także jest to bardzo droga zabawa. Może innym razem. A teraz krótka przerwa, żeby coś zjeść, bo już schudnęliśmy w drodze. Nie było tego widać na filmie, ale jedziesz tutaj naprawdę dosyć długo. A my jedliśmy tylko małe, skromne śniadanie. Tutaj jest akurat w miarę tanie, bo to jest w środku niczego. O dziwo jest taniej niż w miasteczku, mimo że to jest atrakcja turystyczna.
pizza jest na przykład za 159 peso, czyli około dychy, taka mała. Weźmiemy sobie po pizzy i będzie z głowy. Przyszła nasza pizza, trzy pudełka, nie wiem czemu na wewnątrz zapakowali, rozdam tutaj kolegom. I zobaczmy, jaka pyszna ta pizza będzie prawdopodobnie. Wow. Trochę wygląda jak pizza z Biedronki z dodatkowym serem i kilkoma plastrami szynki. Ale kto wie, może będzie dobra. Dobra, naprawdę. Niskiej jakości niby, ale to nie znaczy, że musi być od razu niedobra. No idziemy dalej, pizza zjedzona. Stąd do następnej atrakcji, czyli do wzgórz czekoladowych, które podobno są epicką instagramową miejscówką. Jest naprawdę niedaleko, po prostu w tą stronę skuterkiem parę minut, także widzimy się tam. Jesteśmy już na górze, tym punkcie widokowym na wzgórza czekoladowych, które wam za chwilę pokażemy, ale najpierw chciałem wspomnieć o takiej ciekawostce. Tutaj jest masaż za 100 peso, połowa ciała, robiony przez ludzi niewidomych. Jest bardzo ciekawe, bo no po pierwsze pomagasz tym sposobem ludziom niewidomym, którzy nie mają pracy, a po drugie ten masaż w ogóle jest bardzo tani, bo 100 peso to 7 zł. Przeważnie masaże są tutaj o wiele droższe, na przykład, nie wiem, 300 peso, 500 peso, więc naprawdę jest to, nie spodziewałem się tego, ale spróbujmy tego masażu, zobaczymy, czy ludzie widomi dobrze masują, a przy okazji sypiemy im trochę pieniędzy. Pewnie bardzo ciężko żyje się takie osoby tutaj na Filipinach. Wow, you're good. So good. Facet naprawdę robi masaż pierwsza klasa, pierwszych sekund już. Być może to przez wyostrzone zmysły. Pan dorzucił mi jeszcze masaż stóp, powiedział, że muszę dopłacić kolejną stówę, czyli razem 200. Ale jestem tak dobry, że po prostu jeszcze napiwek pozostawię. Masaż skończony, cieszę się, przy okazji pomogłem jakiemuś człowiekowi biedniejszemu. On ma w ogóle 6 dzieci, się okazało, na utrzymanie, więc nawet jakiś napiwek trzeba było mu zostawić. A my idziemy dalej na górę, bo tutaj można wejść, oprócz tego tarasu widokowego, który jest tutaj, nie pokazałem wam tego jeszcze. Tutaj mniej więcej już widać te wzgórza czekoladowe, które są takimi jakby kubkami piasku, tak wyglądają. Ale z góry mamy wejście na jedną górkę tutaj. Z góry jest o wiele lepszy widok, więc idziemy od razu z góry i dopiero tam wam pokażę naprawdę, jak to wygląda. Żeby wejść na tą górę, z której jest najlepszy widok, czeka nas przeprawa przez nie wiem ile, ale bardzo dużo schodów. Idziemy. Policzyłem. Wyszło 220 schodów. Nie było w sumie aż tak źle. Trochę się zmachałem, ale to przez to, że liczyłem cały czas. I w ogóle. A z drugiej strony macie przepiękne czekoladowe wzgórza. Wow. Tradycyjnie, jak w każdej atrakcji, musi być coś, na co można ściągać pieniądze i zarabiać. Mamy taki dzwon, mamy wrzucić pieniądze, na przykład tutaj mam 5 peso. Mogę sobie uderzyć w dzwon. Niby na szczęście. Także życzę sobie samemu więcej subów, powiedzmy. Taki klasyk youtuberski. Wzgórza czekoladowe. Jest ich od 1200 do 1776. Skąd się wzięła nazwa? Stąd, że w lato, w tym cieplejszym sezonie, trawa usycha i nabierają takiego czekoladowego, brązowego koloru. Jak wyglądają, tak wszyscy widzą. Średnia wysokość to jest około 120 metrów. Piękny widok, naprawdę warto przyjechać. Jedynym minusem są ci właśnie turyści, którzy drą się tam za mną. Prawdopodobnie z Chin. A teraz idziemy kupić pamiątkę dla mamy. I dla brata też. I dla drugiego też może. I dla trzeciego też. Zobaczymy. Ale nie pokażę co, żeby nie widzieli we vlogu, bo oglądają. Chodziliśmy, pooglądaliśmy wzgórza. Widoki były piękne. Kupiliśmy nawet pamiątkę już dla mojej mamy. I jedziemy dalej. Jedziemy już w stronę Panglao, ale po drodze zatrzymaliśmy w takim sklepiku malutkim, bo jestem jeszcze troszkę głodny i chciałem coś sobie kupić do picia. Także pokażę wam, ile kosztuje na przykład cola i jakiś baton. Chyba jakiś Jack and Jill, to chyba jest firma filipińska, czemu to widzę? Jakieś takie filipińskie wafle, kupię sobie na przykład takiego, jednego. Kupiłem w końcu wody, 15 peso i każdy z tych batoników 7,7 peso, czyli razem 30 peso, a 30 peso to jest jakieś, Boże, nawet nie wiem, bardzo, bardzo tanio. Za wszystko wyszło 2,20, bo 30 peso to jest 2,20, czyli za wodę złoty 10, za dwa takie wafelki złoty 10, czyli po 55 groszy za jeden. Mega tanio, ciekawe czy będą dobre, zaraz spróbujemy. Nie zdjąłem w ogóle kasku, bo nie chce mi się zaraz będzie mnie dalej jechać.
jak to wygląda. Tak, taki jakby krakers, a w środku czekolada, nadzienie czekoladowe. Dobra. Mhm. Jemy krótką przekąskę szybką, jedziemy dalej. W ogóle zobaczcie z drugiej strony, jest mega śmieszny hotel w kształcie statku. Mieliśmy jeden hotel, który wyglądał jak jakiś budynek z Imperium Rzymskiego, jakiś rzymski fort. Drugi budynek, który wygląda jak statek. Widać, że Filipińczycy mają fantazję. No i jesteśmy w domu. Ja się już przebrałem i wykąpałem. Jesteśmy gotowi do snu. Logowanie, powiem wam, codzienne jest bardzo męczące. Dzisiaj był taki dzień troszkę turystyczny, ale uważam, że też powinniście widzieć, że takie rzeczy tutaj są. Nie pokazujemy wybiórczo jakichś tylko najlepszych rzeczy, pokazujemy wszystko. Ja się z wami żegnam. Słońce, jak widać, zachodzi. A my jutro wracamy z kolejnym vlogiem. I trzymajcie się. Pamiętajcie o subach, chłopkach, lajkach i w ogóle. A tutaj mamy kolejną opcję, to jest chatka z bambusa. Chyba najtańsza opcja, jaka jest tylko możliwa. Only in the place is the shared bathroom and shared toilet. Okay, and how much is this?